Cześć, siemanko, witajcie serdecznie, godzina 19.16, gdy nagrywam dla was ten odcinek, niedziela, 30 lipca i dzisiaj i przygotowało dla nas SBC o kolejnego zawodnika Futis, ale również SBC o ikonę. Ale ikonę nie byle jaką, bo konkretnie chodzi o zawodników ofensywnych, czyli może być lewo, lewy skrzydłowy, napastnik, center forward, czyli środkowy napastnik i też prawo skrzydłowy. Zaraz zresztą sobie to SBC znajdziemy, no i... I zrobimy chyba, no i zrobimy, żeby nie było. E to powinno być w zakładce rozwój. Tak jest. ulepszenie ikonę na Plasnika 92, jedna ikona z zestawu. Rodziny Foot to tytry, y, ty, Tytani, Trofeów lub zmiennokształtni kształtni oceni 92, A, tylko napastnik, dobra, dobra, dobra. 150 tysięcy około to SBC, 3 składy, 86, 85, 83. Także myślę, że w miarę, w miarę szybko powinniśmy sobie to zrobić. I oprócz tego jeszcze SBC y, o tego Footis, ale to do niego przejdziemy za moment. Zrobię teraz te składy. No i powiem Wam, że mam aktualnie bilans Foot Champions 3-0. Y, i będę sobie dogrywał to Foot Champions na streamie, oczywiście na Twitchu, zapraszam was bardzo serdecznie, ale to od godziny, no tak myślę, od około godziny 22, ponieważ o godzinie 20 będę oglądał mecz Widzewa, który gra na wyjeździe z Pogonią Szczecin, więc po tym meczu już po prostu odpalę streama, no i co, no w zeszłym tygodniu nagrody za rangę pierwszą mi oddały, aczkolwiek to był pierwszy tydzień, gdy pojawiły się nowe nagrody za, za Foot Champions, które... Zawierają już też w player pikach zmiennokształtnych. Średnio to wypadło w moim wypadku. Tak, miałem 191, więc miałem 3 piki wtedy, ale... No, delikatnie mówiąc takie sobie były te piki, także no, liczę, że, 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 że tym razem troszeczkę lepiej odda. No i przy okazji myślę, że jeszcze jakiegoś Futisa sobie tutaj zrobię do składu. Chociaż no, zeszłotygodniowy sąd, którego zrobiłem, naprawdę spisuje się bardzo dobrze. Aczkolwiek, no, dla odmiany można byłoby kogoś tam wprowadzić, no. Szkoda mi trochę sprzedawać Hulita, tego mojego 93, ale nim już gram tak długo, że możecie napisać w sumie w komentarzu, czy uważacie, że tego Hulita już powinienem się, no, powoli pozbywać, czy jeszcze go sobie gdzieś tam gdzieś tam zostawić. O, już chyba złotych tak zbytnio nie mam tutaj pod overall, 85, ale dobra, może damy sobie Rino. Aha, dobra, bo filtrujemy teraz po złoty rzadkie tylko. No to może bez tego filtra. No jeśli chodzi o tych napastników 102, to widziałem już, słuchajcie, że ludzie wstawiali, że na przykład trafi Żerzinio. Żerzinio 93, no to taki Jersinio to już jest naprawdę przyjemny trafik, który można byłoby tutaj zgarnąć. Dobra, damy sobie Hasebe, damy sobie defraja. No, albo. Albo na przykład na jakiegoś Nazario tutaj zapolować, no ja powiem szczerze dawno, dawno, dawno z takiej paczki, którą gdzieś tam nagrywam dla was na kanał, z takiego odcinka nie wpadł mi zawodnik, który, który robiłby robotę, no, który robiłby robotę, przede wszystkim, nie mówię o nawet robotę w składzie, ale też robotę wyświetleniową, wiecie. Fajnie byłoby dać tytuł odcinka, że niesamowity traf z nowego SBC, prawda? A takich, takich, takich tytułów dawno nie dawałem. Naprawdę nie pamiętam ostatnio jakiegoś mojego potężnego, niesamowitego trafu, którym mógłbym się Wam pochwalić. Człowiek gra, człowiek te paczki otwiera, człowiek wbija, wbija wysokie rangi dosyć, ale, ale no, <laughs> tych trafów potężnych, potężnych aktualnie, aktualnie. Aktualnie nie zdobywa. Dobra, to damy kondogbie, już tak z brakulaku. Skład 86 tu musi, o, musi wlecieć. No nie wiem, czy tam delikta dać. Dobra, damy sobie Diaza. Damy sobie Fofanę tutaj, damy Sancheza. Bo no czy jego może na razie zostawię. La Ok, i skład 80. Aha, dobra, to 86 to już mamy tutaj, to troszeczkę za daleko poleciałem. No dobra, otworzymy sobie tego. Napastnika, za chwileczkę zobaczymy, co z takiego napastnika poleci. No, skład nawet 87 tutaj wszedł, więc wyrzucimy, jakie Dobra, jest ok. Nie będę specjalnie kombinował, na pewno mógłbym jeszcze obniżyć, ale jest w porządku. Dobra. 92, ulepszenie konie napastnika. Ready to open. I jeszcze zobaczmy sobie tego piłkarza, który się pojawił, ale to będzie w graczach chyba gdzieś. Tam i Abraham. Tam Abraham, ja słuchajcie, 96, oceny ogólnej met mm, 95 wzrostu, 5 sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. Wieża, typowa wieża, no ale on w tej swojej słabszej wersji to była Road the Final chyba, tak, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 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 on 92 z SBC, naprawdę bardzo przyjemnie się tą kartą grało, tu mamy zawodnika, około 200 tysięcy monet kosztuje. Kurczę, może właśnie takiego Abrahama bym sobie zrobił yy, pod y, zabawę teraz w tym, tym Food Champions. Aktualnie mam Sona, mam Leo, Rafaela, Leo, Toca i, 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 i jeszcze na Ganata. Może mam na ławkę, mamy wyjątkowo, a taki Abraham by wleciał. No jeszcze do yy, rozważenia, no nie jest to Futis Premium, yy, aczkolwiek yy, no myślę, że sylwetkowo. I yy, jeśli chodzi o tą szybkość biegu, fajnie to może wyglądać. Myślę, że może masakrować defensorów. Pan Aczkolwiek jedna ciekawa kwestia jest z nimi nim jest, bo zobaczcie, że jest, y, użyta na zdjęciu oficjalna koszulka Romy, a wydaje mi się, że y, no tak, pozostali zawodnicy Romy, jak patrzę, y, mają, y, nie mają logotypów, tak, na swoich kartach, ponieważ jej nie ma prawa do tych, do, ty, do tego stroju i w ogóle do herbu więc to jest ciekawa sytuacja. Co z tym Abrahamem tutaj? Myślę, że mogą mu zmienić kartę, nie? Myślę, że mogą. Zmienić mu tutaj e, kartę. Dobra, gdzie mam tą paczkę? 92+, plus napastnik, napastnik. No, nie wierzę, że. Dobra, muszę coś otworzyć, bo. Aha, jeszcze mam jakieś przedmioty wymagające. Aha, dobra, Philips Dobra, QS. QS ich nie będę kombinować. To jeszcze z wczorajszej paczki, ale od tego czasu nie otwierałem. Dobra, otworzymy po prostu coś, żeby tylko to przeklikać i przejdziemy już do poszukiwań naszej docelowej paczki. Także, panie, panie kochany, niech tutaj coś poleci. <laughs> Jeśli ktoś tam w Kanadzie tym steruje, to poproszę o e, jakiś porządny trafik. Otwieramy, no i zobaczmy, co tutaj nam się pokaże zmiennokształtny. Portugalia napastnik, napastnik i mamy Luisa Figo 95. Luis Figo 95 zmiennokształtny. Jak on tam e, wygląda w tej wersji? 239 jest wody. E, Pan Figo e, kosztuje, gdybym miał za niego zapłacić. No ciekawa, też karta, ale <grychy> chyba już wolę Abrahama z SBC zrobić. E, chociaż no. A właśnie, a mogą trafić, bo myślałem, że może, mu, ale nie, no Eusebio nie miał. Eusebio, tak. Eusebio to przecież ostatnia karta, co miał, to przecież był birthday Berwdejowy był 94, a zmiennokształtny Figo, mm, no to jednak, jednak, inna już pula mm, graczy. Dajcie znaka, czy zrobiliście ikonę, napiszcie w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.